Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Dokładnie 3 lata temu, w dniu 27 września 2008 roku, przesłałem mój pierwszy filmik po polsku do YouTube'a. Tylko mówiłem po polsku chyba 2 minuty, ale tak zdenerwowałem się, tak martwiłem się o błędy. Nawet nie zamierzałem nagrać żadnych innych filmików po polsku, tylko chciałem nagrać jeszcze jeden filmik po rosyjsku, bo wtedy też uczyłem się rosyjskiego, bo chciałem mieć na moim blogu 2 filmiki, w których mówiłem tymi językami, które się uczyłem. I to miało być koniec. Nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie oglądało ten pierwszy filmik. Nie spodziewałem się, że dostanę tak dużo pozytywnych komentarzy. I właśnie były te komentarze, które zachęciły mnie do dalszego działania na YouTubie. I teraz mam 60 filmików, ponad 1600 subskrybentów. Niektóre filmiki miały ponad, ale około 20 tysięcy wyświetleń, co jest dla mnie zupełnie niewiarygodne. Poznałem przez YouTube wielu ciekawych ludzi, dużo się nauczyłem, dobrze się bawiłem. Teraz YouTube jest ważną częścią mojego codziennego życia i chciałbym podziękować społeczności YouTube'a, społeczności Wykopu, społeczności internetu w ogóle za wspieranie, za kreatywność i za pozytywność. Dziękuję Wam serdecznie. Co więcej, we wrześniu 2006 roku, to 5 lat temu, zacząłem uczyć się języka polskiego. I to też była wielka przygoda. Na początku nawet nie mówiłem jednym językiem obcym tak dobrze. Wtedy uczyłem się języka rosyjskiego i nawet myślałem, że mówiłem po rosyjsku dość dobrze, ale prawda jest taka, że wtedy nie wiedziałem, jak długa jest ta droga. Więc było całkiem teoretycznie, że mógłbym mówić dowolnym językiem obcym. I język polski brzmiał mi jak jakiś piękny, ale bezsensowny dźwięk. Ale tylko parę lat później, kiedy nagrałem ten filmik po polsku, nawet nie mogłem wyobrazić sobie świat, w którym nie rozumiem polskiego. I od lipca 2009 roku do październiku 2010 roku mieszkaliśmy w Polsce i wreszcie mogłem używać tego języka w codziennym życiu. Poznałem wielu fajnych ludzi, poznałem polską kulturę w miarę jak mogłem przez tylko rok. Widziałem wiele pięknych, ciekawych rzeczy własnymi oczami. Miałem szansę spotkać się z dalekimi krewnymi. Dałem sobie radę z polską biurokracją, wyłącznie po polsku. I to chyba bardzo mała rzecz, ale dla mnie wielkie osiągnięcie językowe. W sumie dzisiaj bardzo się cieszę, że zacząłem uczyć się języka polskiego i mogę powiedzieć szczerze, bez zastanowienia się, że nauka języka polskiego zmieniła moje życie na lepsze. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Niedawno znalazłem kanał innego Amerykanina, który nagrywa filmiki po polsku. To Ryan Sokash. Mieszka w Krakowie, jest muzykiem i teraz jest bardzo aktywny na YouTubie. Nagrywa filmik przynajmniej tygodniowo, czasem więcej. Więc zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia. Ile razy właśnie powiedziałam słowo nawet?
no może 6. No wtedy, na początku, powiedziałam wtedy też wiele, wiele razy, na początku, pierwotnie, no nie wiem,